Siemanko, najlepsze noworoczne życzenia. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dla nas wszystkich lepszy niż poprzedni. Życzę Wam jak najlepszych sprzętów w jak najniższych cenach. I propos właśnie ceny, dzisiaj chciałem przedstawić Wam smartfon z trochę niższej półki cenowej. A jest to Realme Narzo 35G. Muszę przyznać, że jak marka Realme wchodziła do Polski, to nie do końca miałem zaufanie do tej marki. Podchodziłem do niej z dużym dystansem, a teraz muszę przyznać, jak bardzo się myliłem. Także Realme, przepraszam. Żeby była jasność, na wstępie muszę powiedzieć, że Realme Narzo 35G to nie jest telefon, z którego chciałbym osobiście korzystać na co dzień. Ale jako telefon dla osoby mniej wymagającej, dla dziecka albo osoby starszej, może być naprawdę idealny. Jeśli szukamy telefonu do podstawowych czynności, czyli dzwonienie, smsowanie, YouTube itd., to ten telefon powinien w zupełności wystarczyć. Oczywiście zawsze można lepiej. Jeśli to nie problem, to warto dołożyć 100 czy 200 zł na przykład do Realme 8. Ale jeśli nie chcemy dokładać albo mamy ograniczony budżet, to ten telefon jest dla Was. W zestawie oprócz telefonu znajdziemy 18-watową ładowarkę, silikonowe etui i oczywiście papierologię. Sam telefon wygląda raczej standardowo, jak milion innych telefonów, ale jego wygląd jest całkiem przyjemny dla oka. Obudowa jest plastikowa i strasznie zbiera odciski po palcach. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne. Jak widzicie, mój telefon jest niebieski. Na rynku jest jeszcze wersja srebrna. Z przodu mamy 6,5-calowy ekran, a na dole znajdziemy głośnik i ciekawostka, wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. No i wiadomo, w tak budżetowym telefonie nie znajdziemy żadnego certyfikatu wodoszczelności. Na prawym boku dodatkowo znajduje się czytnik linii papilarnych, który jest również przyciskiem włączania i wyłączania. Czytnik jest szybki i działa naprawdę sprawnie. Oprócz czytnika mamy również możliwość odblokowania twarzą i to również działa całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o parametry, to za pracę urządzenia odpowiada procesor MediaTek Dimensity 700, 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość pod względem specyfikacji wygląda nawet nieźle, choć brakuje 2 dodatkowych GB pamięci RAM, które zdecydowanie poprawiłyby odbiór całego urządzenia. Na papierze może to nie jest demon prędkości. A jak całość działa w praktyce? Powiem szczerze, że przy codziennym korzystaniu z telefonu nie widać, żeby czegoś brakowało. Wszystko działa dosyć płynnie, póki co nic mi się nie zawiesiło, czasem wiadomo, niektóre bardziej wymagające aplikacje może trochę dłużej się uruchamiają, ale naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Dodatkowo 90Hz ekran trochę potęguje prędkość działania. Jest to 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD z plusem. Szkoda, że nie mamy tutaj AMOLED-a, ale i tak wygląda całkiem dobrze. W ustawieniach mamy sporo opcji związanych z wyświetlaczem, więc na pewno dostosujemy co nieco pod siebie. Jeśli chodzi o głośnik, to wiadomo, szału nie ma. Nie jest źle, myślę, że w miarę adekwatnie do swojej półki cenowej, ale wiadomo, że mogłoby być lepiej. W tej cenie znajdziemy na pewno lepiej grające urządzenia. Na pokładzie mamy wszystkie potrzebne moduły łączności, mamy 5G, mamy Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, Dual SIM, mamy miejsce na kartę pamięci. Całość działa bez najmniejszych problemów, jakość rozmów również jest na dobrym poziomie. Telefon działa pod kontrolą Androida 11. A jeśli chodzi o nakładkę Realme UI, to nie będę omawiać wszystkich jej możliwości, ale trzeba przyznać, że to bardzo przyjemna nakładka z wieloma opcjami personalizacji. Praktycznie wszystko możemy ustawić pod siebie. Nakładka bardzo fajna, przejrzysta, jedna z moich ulubionych. Pod względem oprogramowania nie mam większych uwag. Nie ma tu również wielu preinstalowanych aplikacji, więc ogólnie za nakładkę należy się duży plus. Jeśli chodzi o baterie i ładowanie, Realme słynie z bardzo szybkiego ładowania 65W. Niestety tutaj takiego nie uświadczymy. Solidne ogniwo o pojemności 5000 mAh naładujemy za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki o mocy 18W. Ale bateria spokojnie wystarcza na cały dzień lub nawet dwa podczas mniej intensywnego używania. Czas pracy na ekranie wynosi spokojnie 7-8 godzin, pełne naładowanie baterii trwa jakieś 2 godzinki. Jeśli chodzi o aparat, to w sumie mamy 4. Jeden z przodu i 3 z tyłu. Jednak można uznać, że z tyłu mamy jeden główny aparat, bo pozostałe dwa są do niczego. Aparat makro i portretowy mają po 2 megapiksele i ogólnie są beznadziejne, więc ich bym nawet nie liczył. Za to główny aparat to jednostka 48 megapikseli ze światłem f1.8. Może nie jest to aparat z górnej półki, ale w dobrym świetle potrafi zrobić przyzwoite zdjęcie. Ostrość jest na dobrym poziomie, dynamika tonalna również. Oczywiście zdarzają się czasem problemy z balansem bieli i przez to aparat jest trochę nieregularny.
Czasem zdjęcie wyjdzie naprawdę ładne, odpowiednio nasycone, a czasem zbyt płaskie. Szkoda, że nie mamy tutaj szerokiego kąta. Mamy za to dedykowany tryb nocny, który nie jest spektakularny, trochę jedynie rozjaśnia zdjęcie, ale pojawia się wtedy spora ilość szumów. Poza tym umówmy się, jeśli ktoś szuka telefonu do plus minus 800 zł, no to raczej nie jest to osoba, której zależy głównie na aparacie. Jeśli chodzi o przedni aparat, to jest to 16 megapikseli. Zdjęcia wykonywane tym aparatem są szczegółowe, a kolory nasycone. Niestety przy słabym się oświetleniu jakość zdjęć mocno spada. Jeśli chodzi o nagrywanie filmów, to możemy to robić maksymalnie w Full HD w 30 klatkach, więc trochę słabo. Nie będę się tu rozgadywać na temat jakości tych filmów, bo w sumie nie ma o czym. Jest dosyć przeciętnie i tyle. Dla mniej wymagających osób pewnie wystarczy, ale dla bardziej wymagających radziłbym poszukać innego telefonu. Podsumowując, Realme Narzo 35G jest to telefon dla mniej wymagających użytkowników. Według mnie idealny telefon dla dziecka albo osoby starszej. Jeśli szukamy taniego urządzenia, które ma w miarę dobry ekran, wydajną baterię i ma służyć głównie do podstawowych czynności, to wtedy ten telefon powinien się sprawdzić. Jednak w tej cenie ciężko mu się przebić, bo nie oferuje w sumie niczego ponad standard. Brakuje trochę dodatkowych 2 GB pamięci RAM. Teraz ten telefon chodzi płynnie, tylko ciekawe jak będzie za pół roku, za rok, być może jeden wielki zamów. Czas pokaże. Jeśli szukacie taniego telefonu, to warto polować na okazję. Mi się udało go wyrwać na Black Friday za 599 zł i to jest w sumie cena adekwatna do tego urządzenia. Bo obecna cena regularna to coś około 900, a to zdecydowanie przesada. W tej cenie to sugeruję raczej trochę dołożyć, na przykład do takiego Realme 8, które ma ekran Super AMOLED, obiektyw szerokokątny, no i 30-watowe ładowanie. A co wy myślicie o Realme Narzo? Bardzo czy nie bardzo? Dajcie znać w komentarzach. Linki do aktualnych cen standardowo umieszczam Wam w opisie pod filmem. Z mojej strony będzie to już wszystko. Jeśli film się podobał, standardowo łapa w górę i subskrypcja. Wiem, że to głupie, ale dla mnie bardzo ważne. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego.